Dzień dobry Państwu, witamy z Przemyśla. Telewizja niepoważna na swoim pierwszym inauguracyjnym, że tak powiem, nagraniu. Nadajemy, jak już wspomniałem, z Przemyśla. Zostaliśmy poinformowani przez anonimowego informatora, że po raz kolejny to miasto zostało niesterroryzowane przez niebezpiecznego, niesocjopatę zwanego Asterixem. Jak Państwo widzicie, pojawił się gigantycznej wielkości i długości śnieżał na skarpie okalającej koryto rzeki San, niedaleko tak zwanego mostu głównego. Pierwsza część napisu to tylko Asterix z wykrzyknikami, druga to reset systemu. Jak Państwo zauważyliście, literki S są odwrócone, a więc jest to pewien jakby chyba sposób na to, by zaznaczyć to wyczekiwane przez wszystkich odwrócenie sytuacji, prawda, zerwanie pewnych programów, których niby nie wolno zrywać. Kim jest ów Asterix? Asterix to znana tutaj na miejscu postać, znany performer, który od wielu lat, chodząc boso, nosi różnego rodzaju transparenty, na których to przejawiają się głębokie treści, wyższe. Startował już dwukrotnie w wyborach na prezydenta miasta. Najprawdopodobniej szykuje się do trzeciego startu. Właśnie mijają nas jacyś mieszkańcy Przemyśla. Jeszcze raz zadamy im to pytanie. Jak Państwu się podoba ten napis? Bardzo się nam podoba. Świetne wykonanie i bardzo. Tylko, że chyba ta osoba jest dyslektykiem, bo jest S w drugą stronę. No, przypuszczam, że chciała w ten sposób zaznaczyć konieczność jakiejś zmiany, zerwania ze starymi programami. Wolność w pisaniu. Ponoć kiedyś w języku polskim było dopuszczalne i pisanie, wymyślanie liter, a także tworzenie nowych zdań, co ponoć jeszcze na Słowacji zostało u nich tam, a u nas to zostało tak mocno ograniczone. Nie możemy dokonywać zmian. No, właśnie więcej swobody. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, mieszkańcy są bardzo poruszeni i wręcz, że tak powiem, pozytywnie nastawieni do tego śnieżału, który być może u niektórych wywołuje mdłości, nudności, wręcz chęć do prawda, rzucenia kamieniem, ale oczywiście wolałbym, żeby to była jednak śnieżynka, jak już. Kto pierwszy jest bezwładny, rzuci śnieżynką. Koniecznie śledźcie następne wydania naszej niepoważnej telewizji. Będziemy Was informować o kolejnych poczynaniach tego niebezpiecznego, niesocjopaty, znanego przemyskiego performera, wyjątkowej osoby, o wielu talentach i wspaniale, że tak powiem, rzeźkim umyśle, bystrym niczym woda w górskim potoku. A więc jeszcze raz z Przemyśla, 13 lutego, jak widzicie, jest mroźno i śnieżnie. Witamy, a zarazem żegnamy Państwa w ramówce niepoważnej telewizji. Do zobaczenia. Czas na zmiany, kochani. Po prostu zaczniecie wyście jarzyć, przestańcie ulegać tej propagandzie, przestańcie myśleć, że partiokracja cokolwiek może. No oni nic nie mogą, oni będą tylko realizować po prostu plany globalistyczne pewnych elit, które mają nas za nic tak naprawdę i do końca chcą nas rozłożyć.